klubach sportowych Orange podejmujemy różne wyzwania, ale najważniejszym dla nas jest zaproszenie Jerzego Dudka do Barwic. My bardzo serdecznie zapraszamy. A co na to mieszkańcy Barwic? Ruszamy w drogę i się przekonamy. Pierwsze nasze kroki kierujemy do zespołu szkół w Barwicach. Witam serdecznie, mam nadzieję, że odwiedzi nas pan Jerzy Dudek, bo piłka nożna stoi na tak wysokim poziomie, że czasami się zastanawiam, czy nie ma w Barwicach więcej piłkarzy niż mieszkańców. I myślę, że taka wizyta będzie wielką atrakcją dla wszystkich mieszkańców naszego małego miasta. Nasze kroki kierujemy do sali językowej. Jurek, zapraszamy do Barwic! Jurek, zapraszamy do Barwic! Jurek, zapraszamy do Barwic. W Barwicach mamy wspaniałą grupę ministrantów, którzy odnoszą wielkie sukcesy na boiskach i z pewnością bardzo by się ucieszyli, gdyby w naszym mieście zawitał Jerzy Dudek. Serdecznie zapraszamy. Odwiedzamy warsztat samochodowy w Barwicach. Jurek, zapraszamy do Barwic! Jurek, zapraszamy do Barwic! Jurek, witamy, zapraszamy do Barwic. Chcemy Ci pokazać, jakich wspaniałych mamy młodych bramkarzy. Takich talentów nie było nawet w Liverpoolu wtedy, kiedy tam grałeś. Przyjedź, zobaczysz, udowodnimy Ci, że warto, że są Twoi następcy w tak małych Barwicach. Dzięki. Czas by odwiedzić przedszkole Bajkowa Kraina. Jurek, zapraszamy do Barwic. Odwiedzimy teraz Urząd Miejski w Barwicach, a w nim między innymi burmistrza Barwic, pana Zenona Maksalona, wieloletniego prezesa klubu sportowego Błonie Barwice. Bardzo by nam było miło, jakby taka osoba
odwiedziła Barwice i pokazała chłopcom, że te małe miejscowości też mogą się czymś poszczycić w piłce nożnej. Że co? Nie, nie to, nie, nie, raczej nie. I przestań mnie mydlić oczami, nie ma takiej opcji. No dobrze.